Paragraf 1. Do listy zadań powierzonych z zakresu budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem na 2013 rok. I szanowni państwo, jak wiecie, po kolejnym przetargu zostały ponownie pieniądze. Przyznam szczerze, nie wiem, czy jest szansa, żebyśmy jeszcze mieli jeden przetarg i żebyśmy zrealizowali te wymiany lamp, ale próbujemy. Zostało około 16 tysięcy złotych. I tak po uzgodnieniach z panem inspektorem z IKIT-u wytypowane zostały, jak państwo widzicie, cztery pozycje na ulicy na Wierzchowinach. Wymiana całego słupa wraz z przewodem i oczywiście oprawą typu LED na ulicy Korzeniaka, wymiana jednej oprawy, która jest opłakana. Te oprawy, które wymieniane są proponowane przez pana inspektora, po prostu nie dlatego, że jak widzicie, nie idzie całą ulicą, tylko te, które są w bardzo złym stanie. Ulica nad Zalewem i ulica Salwatorska, to jest ta ostatnia kulka, która tu została, bo brakło pieniędzy kiedyś. Dodam tylko, bo tam było tak, że ulica Olszanicka, nie byliśmy pewni, czy tamtym przetargu się zmieści wszystkie 12 lat. Zmieściły się wszystkie 12 i jak mówię, zostało jeszcze 16 tysięcy złotych. Stąd taka jest propozycja zarządu. Czy ktoś z państwa ma pytania? Krzysztof, proszę. Jedno pytanie, bo my głównie z tego co zawodowym instalujemy te oprawy LED na bocznych ulicach, a generalnie jest taka tendencja, żeby instalować na głównych, dlatego że no, te oprawy są dużo droższe, ale w głównych ulicach, gdzie to natężenie światła jest dużo większe i tam oszczędność jest prądu większa, zwraca się szybciej taka lampa LED. Mam pytanie, co? Natężenie światła większe. Bo jest większej mocy na głównych ulicach i a różnica w cenie pomiędzy mniejszą a większej mocy lampą LED jest nieduża? Czy nie bardziej ekonomicznie jest instalować w głównych ulicach takie lampy LED? Jedyne co mogę powiedzieć, to tak z głównymi ulicami to jest taki problem, że Kraków, nie wiem czy to jeszcze dojdzie do skutku, może radny miejski nam pomoże. Kraków chce wystartować w programie, aby dotacja unijna była na wymianę oświetlenia LED-owego właśnie na głównych ulicach w Krakowie. Stąd między innymi dlatego, po pierwsze, wstrzymalibyśmy się jeszcze w tym momencie, po drugie, no, no bazujemy, tak jak mówię, na kompetencjach pana inspektora, który w tej dzielnicy pracuje przy tym oświetleniu od wielu lat i tytuje lampy, które naprawdę są w bardzo złym stanie. Być może byłaby to większa oszczędność prądu, jak pan radny mówi. No to by do ceny, natomiast, no cóż, ja się boję, że jak zaczniemy tam oszczędzać, jak zaczynamy oszczędzać w dzielnicy, to więcej zaczniemy tracić. Czy coś pan radny może powiedzieć na temat... Nie znasz kompletnie tego tematu. Nie znasz. No to czekamy. No. To są medialne. To są medialne z wakacji artykuły. No. Stąd czekamy. O tym, szanowni państwo, no mówimy tak naprawdę o 4 latach. Szanowni państwo, kto jeszcze chce do projektu uchwały zgłosić wniosek, uwagę? Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, jestem za to, że uchwała stała się.